Onče umarła w Syberii dalekiej. Jej kości zostaną tam na wieki. Ona kochała nas miłością wielką. Życie jej zabrał głód i wojenne zło. Siostrzyczko, powiedz, czy wiesz, gdzie nasz tatuś kochany? Tak bardzo tęsknię wciąż za nim, odkąd do wojska został wezwany. Tatuś zginął od kuli zdradzieckiej w katyńskim lesie na ziemi rosyjskiej. Braciszku, gdzie jest nasz dom? Powiedz, gdzie został on? Siostrzyczko, byliśmy mali, gdy nas źli ludzie z domu wygnali. Wieźli przez śniegi w wagonach bydlęcych, głodnych i brudnych przez wiele miesięcy. Dzisiaj żyjemy w dalekim kraju, tu, gdzie złe moce nie sięgają. Nowa Zelandia nas przygarnęła, jak dobra matka do serca przytuliła. Tu jest bezpiecznie, jesteśmy wdzięczni, jednak przeszłości nic nie wykreśli. Ona zostanie w naszej pamięci, na zawsze w naszej pamięci. Tomek, Tomczyk, jesteś przygotowany do powiedzenia swojego wiersza? To po, jak po występie Oli. Nie ma gwiazd, to jest.
Niedawno z objęć matki wyrwani, z rąk ojca brutalnie wyszarpani. Pytali, czy takie jest życie, gdy strzał w tył głowy budził ich o świcie. W wędrówce nie mającej końca zbliżali się coraz bliżej słońca. Witani z sercem na dłoni stali w oknach pociągu, skroń przy skroni. Resztą dziecięcej ufności zmywali ślady sowieckiej marności. 733 dziecięce twarze witały obiecaną krainę marzeń. Zabawką pod poduszką schowaną oswajał samotność modlitwą przetykaną. Stali się dla siebie siostrą, bratem we wspólnej ucieczce przed czerwonym katem. Bóg dał im lepsze życie w oddali, dobrym ludziom dał szansę i ich ocalił. Nie spełnił się rozkaz polskiego unicestwienia, bo gdzieś tam powstał komitet do spraw ugoszenia. Gratulacje, bardzo mocny wiersz, gratuluję. To na zakończenie, jeszcze raz proszę moją żonę, przechodzimy w inne klimaty, wrażenia po podróży do Nowej Zelandii. Tytułem może wytłumaczenia dodam, że odbyliśmy taką podróż w październiku ubiegłego roku na zaproszenie naszego najmłodszego syna, który w tym momencie gdzieś tam nad Oceanem Indyjskim leci samolotem po urlopie miesięcznym w Polsce. A tytuł wiersza Piękne obce lądy i podtytuł Mój skrawek ziemi. Piękne obce lądy, piękne oceany, ale najpiękniejszy mój kraj ukochany. Tam przepiękne palmy, ogromne sekwoje, u nas lipy, wierzby, takie nasze, swoje. Gdy na antypodach wiosna w pełnej krasie, złota polska jesień cieszy oczy nasze. Ocean obmywa wyspy egzotyczne. Wybrzeże Bałtyku uroki ma też liczne. Na zielonej wyspie zielone pagórki. Pasą się barany, owieczki i krówki. Na głazach przy plaży foki leżakują. A kiedy odpoczną, w głębinach nurkują. Nasze krajobrazy od morza do Tatr. Cztery pory roku, upał, śnieg i wiatr. Bajeczny Dubaj w Arabskich Emiratach, w nim najwyższa budowla świata. I wszystko tonie w pyle pustyni, skalistej i ogromnej na tysiące mili. Więc gdzie znajdziesz w sercu droższe, piękniejsze krajobrazy, zakątki urocze, ludzi, co nieśli w znojach i trudach przez pokolenia pamięć o przodkach, co krew za Polskę przelewali, uparcie przy polskości trwali. Jestem z nich, tu moje miejsce, to mój skrawek ziemi także. Polska to moja ojczyzna. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Jedno pytanie. Ręka w górę, kto pójdzie do muzeum zwiedzać wystawę i odwiedzać grób Boży? Jest kilka osób, dobrze. To mam prośbę, pan dyrektor czeka, bo go trzymamy tam dość długo.
Ja w tej chwili oficjalnie dziękuję pani ambasador, dziękuję wójtom, starostom, burmistrzom, dziękuję państwu. Pierwszy ogólnopolski konkurs historyczny dzieci Pachiatua uważam za zamknięty. Dziękuję pięknie. I do pana Stanisława. Dziękujemy panie Stanisławie. Pan Stanisław dziękuję. Także sercem wykonania i szukanie prawdy, co jest bardzo ważne. Dziękuję serdecznie panu za swoją dyskusję i wszystkim uczestnikom. Pięknie, czuję, tam jest wszystkiego muszę przyznać. Nie słyszałam, bo tutaj głos nie za bardzo przechodzi, bo tych 20 kilka tysięcy kilometrów. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy. Brawa dla pana Stanisława. Oglądam was w tej chwili, co prawda z tej perspektywy to raczej widzi lampy, ale sala była pełna nawet na piętrze. Dziękujemy. Proszę pozdrowić małżonkę i życzę zdrowia. Brawa od pana Stanisława.